Cześć kochani, witam was w kolejnym filmiku. Dzisiaj vlog z koncertu Eda Sheerana. Będziemy lecieć na koncert. Zobaczycie, jak się ogarniam, co na siebie układam, no i takie tam. Ale chyba zostanę w tej bluzce, bo bardzo ją lubię, więc... Zacznijmy od tego, jak wygląda ficik. No to jest ta bluzka z Shein i spodenki czarne. No i zaczynamy makijaż. Zaczynamy od eyelinera różowego z Lovely. Okazał się bardzo mocny i jest wodoodporny. Powiem wam, że odkąd mam soczewki, dużo łatwiej mi się pracuje na oku. Tak samo jak soczewki w ogóle bardzo szybko wkładam już. No więc dużo łatwiej było mi zrobić te kreski, chociaż dawno nie robiłam. Kolejnym eyelinerem jest ten Soda Makeup, taki błyszczący różowy. I go nakładam na ten różowy, wcześniejszy, ten z Lovely. Teraz czas na brokat. Zaczynam od nałożenia bazy pod cienie z NYXa, bo ona bardzo dobrze trzyma brokat. I nakładam ją w miejsca, gdzie będę chciała przyklejać brokat. Ja oczywiście użyję brokatu z NYXa, tego różowego, oraz białego, też z NYXa. I jak możecie zobaczyć, już się błyszczę. Na policzki dałam ten różowy z NYXa i dałam jeszcze srebrny taki brokat z któregoś z kalendarzy adwentowych. Oprócz tego biały błyszczący z NYXa nakładam na powieki. A na koniec mój ukochany tusz z Rimmel. Lecimy na koncert. Absurdem jest to, że mieliśmy wejście od strony metra, a potem musiałyśmy przejść praktycznie cały stadion naokoło, bo wejście na płyt jest tak dziwne. Cieszę się, bardzo, że jesteśmy tutaj po 4 latach. Drugi raz bardzo się cieszę. Pierwszy raz się cieszyłam i drugi raz też się bardzo cieszę. Zróbmy zdjęcie, bo ładnie wyglądam. Dobrze już. Szybka zmiana outfitu na koszulkę z tego koncertu. Patrzcie, jaka piękna jest ta scena! Ed Sheeran jak zawsze miał świetne supporty. Oprócz koszulek kupiłyśmy sobie też opaski. Zaczęło się odliczanie. No i to chyba były najdłuższe 10 sekund dla każdego ever po prostu. Wydaje mi się, że to był jeden z najpiękniejszych momentów na tym koncercie.
go and love yourself. And if you think that I'm still holding on to something, you should go and love yourself. When you told me that you waited, my friend, the only problem was with you and not them. W pewnym momencie opuściła się scena, on się poszedł przebrać i ekrany się już nie podniosły, były jakiś błąd techniczny, więc śpiewał za tych ekranów, na szczęście było go widać. Zaraz po zakończeniu koncertu kazano nam bardzo szybko wychodzić ze stadionu, natomiast to trochę trwało i patrzcie, było ludzi. Jak się bawiłaś? Genialnie, nie? Znaczy, koncert świetny, natomiast nadal ten pierwszy w 2018 roku był dużo lepszy. Nie, ten też był super. Nie, no ten był super, tak? Tak. Ale generalnie też był super. Natomiast tamten był po prostu jedyny i niepowtarzalny. Dokładnie. Jeden człowiek z gitarkami zrobił całą robotę. Teraz miał zespół. Znaczy nie miał zespołu. Miał zespół. Gdzie? Oczywiście, że miał zespół. Nie, ja nie zauważyłam tam go. Były takie momenty, kiedy po prostu było jeszcze co najmniej trzy osoby. Na pewno były nagrania co jakiś czas. Tak, ale były przynajmniej trzy, był taki moment, były przynajmniej trzy, bo miał gitarzystów, miał perkusistów. Pani no, skrzypaczka się pojawiła raz. No tak, ale to w nowym albumie to jest normalne. Tak, ale generalnie tak. Świetny koncert. Był zespół. Także już nie był tylko pan z gitarką. Au, ale było fajnie. Tak jak słyszeliście już zaraz po koncercie, koncert był świetny, natomiast ja jestem jednak fanką tej wersji z 2018, gdzie widziałam, że wyszedł tylko na scenę z gitarką i śpiewał. Było wtedy dużo efektów, natomiast teraz było ich jeszcze więcej. I był taki moment, kiedy był trochę przesadzony, było aż takie dudnienie, że aż mi głowa zaczęła boleć. W ogóle był taki moment, kiedy zepsuła się scena, bo jakby zeszła do dołu. Kiedy on się przebierał i potem nie poszła do góry i dopiero po tam dwóch piosenkach poszła do góry, więc śmiesznie. No, więc myślę, że mocno przesadzone, ale i tak koncert był zarąbisty. O tak. No. Naprawdę świetnie się bawiłam i cieszę się, że miałam bilety na ten koncert. I jestem pewna, że na kolejny też pójdę, bo Eddie po prostu robi takie show za każdym razem. No. Naprawdę. Natomiast koncert był świetny, to trzeba przyznać, no. Poza tym już na Instagramie pojawiło się zdjęcie, więc zapraszam Was tam serdecznie. Myślę, że będzie jeszcze ich kilka. Jest też relacja, więc też zapraszam. No. I jak Wam się podobało, to zostawcie subskrypcję i zostańcie ze mną na dłużej. Trzymajcie się. No i pa.